Szwedzor! Na pewno nie jesteśmy z siebie zadowoleni po meczu w Koninie. Zarówno ja nie jestem zadowolony, zarówno dziewczyny też nie są zadowolone. Chcieliśmy ten mecz bardzo wygrać, ale nie wyszło. Wyszło wręcz bardzo źle, bo zagraliśmy naprawdę słabe zawody. I ja biorę odpowiedzialność pełną za to, że tak się stało. Przepracowaliśmy ten tydzień, wydaje mi się, że dobrze. Chociaż był to taki trudny tydzień, bo trzy dziewczyny były na meczu gwiazd, młodsze dziewczyny były na Mistrzostwach Polski, ale z tą siódemką, która została przez weekend i przez te wcześniejsze dni po meczu w Koninie, żeśmy bardzo fajnie pracowali. No i szykujemy się na następnych przeciwników. Kolejny taki maraton, powiedzmy, bo w środę Toruń, bardzo trudny mecz w Toruniu na wyjeździe z drużyną euroligową. No i niedziela Artego Bydgoszcz u siebie, wicelider. Będziemy próbować walczyć i jeżeli się uda, to wygrać któryś z tych meczów. Jeżeli nie udało nam się wygrać w Koninie i zapewnić sobie tych playoffów, to trzeba zrobić wszystko, żeby ten jeden z tych dwóch pozostałych meczów wygrać, żebyśmy mogli to my sobie zawdzięczać playoffy, a nie ewentualnie przegrane playoffy były zawdzięczane porażce innej drużyny. Robiłem scouting do Torunia, to ciężko było wyciąć najlepszych graczy, ponieważ tam jest dwunastka strasznie zbilansowana. Generalnie 12 dziewczyn na bardzo wysokim euroligowym poziomie. Ciężko doszukać się słabych punktów w tym zespole. Zespół bardzo doświadczony, zespół bardzo zbilansowany dobrze na pozycjach. Będziemy próbować w pewien sposób ich zaskoczyć, no miejmy nadzieję, że to się uda.